Ale mnie zhejtowali za tę półeczkę. Czy ty uważasz, że ona jest tandetna, z tandetnego plastiku? Nie, mnie się bardzo podoba. Ale to jest... Zazdroszczą. Szrotem zalatuje ta półeczka? Nie zalatuje szrotem, bardzo fajna jest. Nic nie skrzypi, patrz to, nic. Jakbym nie naciskał, to nic nie skrzypi. No tak, mnie kurna... Zawsze wszystko na nie. Zawsze wszystko na nie. Nic nie opowiadaj, to nic ja, nie pokażę. To ja teraz testowo się przejadę do Superchargera w Poznaniu. 4 godziny w jedną i 4 w drugą i zobaczę, czy coś skrzypi. Dam wam znać. Jak tutaj tym A2 jechałem, jeszcze zapisu, to kazali jakieś bilety, kombinacje i inne rzeczy, a teraz za darmo się jeździ. No tak, to mi się podoba. Tak, można żyć w tej uśmiechniętej Polsce. Leciały my do Poznania, 300 tam, nie wiem, 50-80 km. Zostało nam jeszcze ćwierć baterii, ale się naładujemy. Bo tak to by nam było trudno jechać dalej. A, i zgłaszam, że nie skrzypiała półka, tak więc zaliczony test w ogóle tego tematu. Dzień dobry. Nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy. Fast foodowa dieta właśnie tak wygląda. I tego to mi brakuje, szczególnie w 33 stopnie. San Bernardo jest ok, ale nie jest tak ok jak napój, który Kasandra spożywa. Gdy przyjechali, to nie było nikogo. A teraz proszę bardzo. Komplet. Jeszcze w kolejce chyba stoi jedna, no. To zwolnijmy ludziom temat. Latarki już trzeba ze sobą nosić. Mamy tu spanie. Kuchlen. Kluchen. Nie jestem dobry w niemieckim. 17, 18, 19, 20 wam nam ustawię. Kluchen zibite. 21. Dziękuję. I co, niech mi ten kluchen teraz, luften. Kulchen to jest co, zimne? Tak. Ja? Ja. Niech się to ogarnie. I patrzcie, co robię ja. Wskoczyła taka ta. A co my w szafie mamy, toaletę? Nie, teraz patrz, miałam ci zadać zagadkę, ale dobra. Tu mamy, tadam. Głównie chodziło mi o to, że mam teraz latarkę z UV i na przykład jak przychodzi się do hotelu, to świeci się UV i się patrzy. No, a ja nie chcę wiedzieć tego. No, tutaj... Weź, no patrz, jak moja bluzka świeci. No. Nie jest źle. Czy nie mam jeszcze doświadczenia? Kluchen. Ale wszystko widać, patrz, wszystko widać. Powinni mieć takie... Patrz, ale mają handwash z Rituals'a. Cokolwiek to znaczy. No tutaj widzę, tu ogólnie. Ogólnie wszystko widać, czy jest ok, czy nie jest ok. Nie wiem, no widać tutaj jakieś, ale może na... A się czepiasz. Teraz jestem ta, test białej rękawiczki, proszę się pochylić. Pod prysznicem za to wszystko, nic nie ma żadnych. Ale szmąć. Żadnych śladów. A teraz na przykład szklanki. Czyste, ale ta, co tu stoi. Czyste szklanki. A kubeczki zobacz. One chyba się świecą dlatego, bo mają taką fakturę, tak więc tu bym... Nie sądzę. No zobacz. No co ty? Chodź tam pod światło. O Jezu, kurwa. No co? No pod nogi. No Marcin. No tu. No. Nie no, albo spróbuj go umyć, zobaczymy. Mi się wydaje, że on może mieć, może być tak naturalnie. Mhm. Kluchen. No i zaraz go wezmę, umyjemy, dłem i zobaczymy. No a pokoik ładny. Tylko teraz gorszy niż Magda Gessler przychodzi. Ale patrzcie jak ja tak. Wygląda jak wrzuciłem go do tych moich tych zakupów. Ma UV. Oprócz tego, że sprawdza czy jest czysto wszystko w hotelu. To jeszcze może te kleje takie UV utwardzalne utwardzać. Druga sprawa to jest laserowy wskaźnik. To widać, mam nadzieję. No i tutaj normalna latarka z różnymi trybami. Jedyny minus to jest taki, że trzeba to przez taki kabel ładować, nie ma złącza USB. No ale jakoś mogę z tym żyć, nie wiem czemu. No, ja? Co? Zrobiłaś test? Test białej rękawiczki? Ciach. No, UV. No i co? No chodź, jak tu jest ciemniej. A może jako wytrę? No wytrzyj go, czymś czystym. Papierowym ręcznikiem. To nie ma. To nie ma.
Widzisz? No ręcznikiem nie będę naszym wycierała, bo się ktoś w to wycierał. Nie, no teraz nie świeci ten kubek. No, także kluchen. No ale jak to jak sprawdzasz? No sprawdzam, to widzisz, że ja kubki se myć w hotelu. Teraz porównamy, jeden umyty i drugi nieumyty. No. No jest różnica. Nie wiem, czy to na kamerze widać, ale okiem to jest... O mój Boże, co tu mieszka? Mogłem do tego kebaba, który mnie zatruł z tym iść. Tamto by dopiero wszystko świeciło na UV. Tak więc nic już przed szafą nie ukryję. A jest szafa. Tak to hotel ładny. I są tu różne rzeczy do picia. Dobrze. Platinum Palace. Wybrałem go z racji tego, poprzednio jak żeśmy byli, to mieli bardzo ładne zdjęcia na ścianach, a teraz już tych zdjęć nie ma. Bo jest blisko ładowarki, a jak się naładowałem, to już mi się nie chciało nigdzie dalej jeździć, tylko tutaj sobie może gdzieś jeszcze rozprostujemy nóżkę w okolicy, bo w końcu mam latarkę. Taki oto wielkiej piękności tu jest żerandol. Chciałbym go zobaczyć w pełnej krasie. Zobacz. Zero. Rajmonta 19, jest 1 minutę na piechtę. No. 1 minutę na piechtę. A my żeśmy tam nie byli przed chwilą? Nie. Bo to jest chyba gdzieś tu obok. Dobra. I zamknięcie z Westin drugiej. Albo idziemy gdzieś obok, albo bimber z żabki. Bimber z żabki. O tym mówiłem. Nawet sobie gościa na tym. Na Instagramie to tam. I to nie jest, bo się zastanawiałem wtedy, czy to jest narysowane, co to jest. To jest zdjęcie czarno-białe, takie i oni robili to na jakiejś budowie, jest taki materiał na... Arcypiękne są. Tak, na YouTube, jak te dziewczyny, nie wiem, ze szkoły baletowej czy skądś tam pozowały do tych zdjęć, ale... Jak ty się baletem interesujesz? Aktualnie tak, aktualnie balet to jest coś, co lubię. No tak to ładnie. Miał coś sugerować managementowi tego hotelu, to windę można by było przetrzeć na przykład czystą szmatą. Wtedy działałaby ona nieco lepiej i 4 gwiazdki byłyby bardziej uzasadnione. Wracam jeszcze raz na testa. No tu widać, że ten kubek, żeśmy myli, no lepiej, mniej świeci, nie jest domyty. Nie domyłaś trochę tego kubka, ale jest twój mniej świeci. Co mamy? Balkon? No. Poka. A tak, mamy też balkon. Ostatnio jak żeśmy mieszkali, to żeśmy w tamtym rezydowali skrzydle. Teraz rezydujemy, nie wiem, czy to jest wschodnie, czy zachodnie, czy północne, czy południowe. No dobra, trzeba się kąpać. Nasz Platinum Residence niestety wykazał się 2 niekorzystnymi właściwościami. Pierwsze to ustawiacie sobie klimę, jak dojdzie do temperatury zamawianej, to się wyłącza. Czyli ustawiacie się 21, usypiacie, klima się wyłącza i budzi was mega upał. A druga sprawa, nie zrobili zasłony, kotary, jest tylko firanka i okno od wschodu, 4 rano, pełna lampa. Dramat, nie wiem, kto tam to pomyślał. Tak więc ja bym tutaj trochę to wszystko przekonstruował, bo będzie no realny wpis w książeczkę, kurnia. Jak tylko gdzieś dojadę do i spokojnie będę mógł napisać, bo to jest... No ta winda, po pierwsze, syf straszny, jakby tam kogoś zamordowali. No i te 2 rzeczy, o których wam wspomniałem. Także taka jest moja rekomendacja. Poza tym jest okej, nie? Pani miłe i w ogóle... Co prawda te butikowe hotele, to czasami jak się wylosuje hotel, gdzie ktoś zrobił wszystko super, takie wiecie... fancy, to się potem okazuje, że to jest takie niewygodne, że ja pierniczę krzesło jakieś... No niby ładne, ale żeby sobie na nim posiedzieć, to niewygodne. Super kombo. Szukasz pracy? Na razie chwilę jeszcze nie. Niektórzy, co się nie spaśli, to mają dobrze. Ci, co się spaśli, mogą sobie tylko popatrzeć, że jest twarożek, rzodkiewka i pyszna kawka. Mniam, mniam. Zazdroszczam.